Stój, czekaj, jeżeli jesteś początkującym tatuażystą, bądź już zaprawionym w boju właścicielem salonów, nieważne. Oglądaj ten film do końca, on na pewno potrwa dosyć długo, ale tu powinno wyniknąć coś całkiem sympatycznego, ponieważ z mojej prawej strony widzimy jagodę cioch, tak zwaną Blueberry Ink. Ale zacznijmy od początku, ja wam coś tutaj pokażę. To był 11 luty 2021, gdy zadzwonił do mnie mój kolega Rafał, to był czwartek, że ma siostrzenicę, która coś tam tatuuje. No to Jagoda zadzwoniła później, ale zanim zadzwoniła, to napisała: cześć, tu siostrzenica Rafała. Dostałem od niego kontakt do ciebie w sprawie praktyk. Pozdrawiam, Jagoda. To było 11 luty 2021, teraz mamy grudzień 2022. I to był początek czegoś całkiem fajnego. Czwartek telefon, piątek byłaś na bajerze. Dokładnie. I w sobotę już zaczynałaś tatuować. Tutaj w Kluczborku. Tutaj w Kluczborku zaczynałaś dziarać. Ale do czego ja teraz na samym początku zmierzam? Ty jesteś... Ty, co? Nawet nie dałem ci się przedstawić. Przedstaw się. Cześć, jestem Jagoda. Tatuuję już od prawie 2 lat. Prawie 2 lat. Prawie 2 lat. I moja droga zaczęła się właśnie tutaj. Projekt Ink. Dokładnie. Projekt Ink w Kluczborku. Przez rok pracowaliśmy razem w Kluczborku. Przez rok w Opolu. I ty jesteś, bym powiedział, tatuażystką z... powiedzmy, przypadku, tak naprawdę stworzoną przez koronawirusa nieszczęsnego, tak? Można tak powiedzieć. W sumie wszystko zaczęło się od tego, tak zwanej głupiej rozmowy, ze znajomym właśnie w okresie takim około świątecznym, który właśnie wiedział, jak rysuje i zapytał w sumie, czemu Jagoda byś nie zaczęła dziarać. No mówię, no kurczę, wtedy właśnie Dawida pozdrawiam. Tego Dawida, nie mówię. Wtedy właśnie podsunął mi ten pomysł. Ja zaczęłam gdzieś szukać, czytać, interesować się tym. Zakupiłam pierwszą maszynę taką z Allegro za jakieś 200 zł. Ale to była kwestia, chcę spróbować. A że budżet nie pozwalał na więcej, no to wiadomo. Wiadomo, niektórzy startują z wysokich lotów, niektórzy po prostu tak, żeby coś zacząć, tak? Dokładnie. I gdzieś tam była sztuczna skóra, była świńska skóra, niekoniecznie przyjemna. Także gdzieś pierwsze wzorki tam powstawały. Aż pojawił się pierwszy śmiałek, odważny. Było tak. Tak. I no jak, no kto nie tatuował w domu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Pierwszy tatuaż zrobiłam u siebie w pokoju, w warunkach, które sobie stworzyłam. Uważam, że jak na tamten moment były bardzo dobre. I tak z tej strony znowu pozdrawiam mojego pierwszego klienta, nazwijmy to tak ładnie. Pacjenta. Działego, dzielnego pacjenta. Także Piotrek, dziękuję Ci, że mnie namówiłeś. Pierwszy tatuaż wykonany właśnie około kostki. Był to, pamiętam, taki oparty Simba. Jestem do tej pory z niego bardzo dumna. Musisz być, znaczy nie musisz. Chcesz być, bo to jest taki twój pierwszy, tak? No i po tym tatuażu stwierdziłam, że okej, chcę iść w to bardziej poważnie. Poszły pierwsze inwestycje już właśnie w sprzęt taki, no już poważny, tak, że już na którym potem pracowałam tutaj cały rok. No i to się zaczęło tak toczyć, coraz bardziej się właśnie tym interesowałam, stąd potem właśnie pierwsza decyzja o jakimś Instagramie, jakieś takie rzeczy i potem właśnie wiadomość do Dawida. I tak gadamy teraz dzisiaj Rozmawiamy elegancko i pamiętam taką... Bo ty jesteś niestandardową tatuażystką. Nie wyglądasz na tatuażystkę, wyglądasz na poważnego człowieka, nie na tatuażystkę. I z racji tego, iż jesteś poważnym człowiekiem, oczywiście w formie żartu tutaj to mówimy, ty nie miałeś ani jednego oficjalnego tatuażu, zanim zaczynałaś tatuować, zanim zaczynałaś twoją drogę w tatuowaniu. Tak, zaczynałam, że tak powiem, goła i wesoła. Startowałaś od zera. Od zera, nic nie było, także wiele osób tutaj było bardzo zdziwionych tym, jak wyglądam. Czasem były takie sytuacje, że pani się mnie pyta, pani tu jest tak od projektów? No tak, projektuję, a potem wykonuję te tatuaże. A nie wyglądasz. Także było to czasem zabawne, ale mi się to podobało osobiście. Bo to jest zabawne, ale zabawne też jest to, jednocześnie ciekawe, że tak jak mówię, mamy teraz grudzień 2022, a ty u nas podbiłaś w lutym 2021, czyli za chwilę będzie 2 lata. I równo w 2 lata od twojej poważnej decyzji, że chcesz zostać tatuażystką, podjęłaś kolejną poważną decyzję, bo tutaj zaczęła się pewna historia i tutaj się będzie kończyć pewna historia, ale zaczynała się nowa u ciebie, ponieważ podjęłaś decyzję, że pójdziesz na swoje. I tym chciałem się tutaj pochwalić, bo dla mnie, jako człowieka, który
tworzy jakąś tam społeczność tatuażową i wyszukuje fajne perełki, to, że Jagoda była ze mną, to był dla mnie komplement, a to, że Jagoda odchodzi na swoje, to jest dla mnie wzruszające, bo widziałem ten rozwój, widziałem zaangażowanie. Jako przedsiębiorca oczywiście jest mi przykro, że Jagody nie będzie, ale jako człowiek się cieszę, że Jagoda pójdzie na swoje i naprawdę no, mam łezkę w oku. Bo to może być początek czegoś zajebistego i tego Ci bardzo mocno życzę. Dziękuję. Opowiedz coś więcej na temat Twojego kroku w przód. Więc tak, właśnie tak wspomniałeś, idę na swoje, otwieram swoją pracownię w Częstochowie. Bardzo z tego powodu się cieszę. Nie ukrywam, jest to dla mnie ogromne wyzwanie, ale mam takie właśnie poczucie fajne, że właśnie Wy bardzo mnie wspieracie w tym na każdym kroku, że czuję takie pchanie w plecy, że Jagoda, okej, to jest dobra decyzja. Także prawdopodobnie takie plany są. Są, tak będzie. Tak będzie. W marcu 2023 roku otworzę swój salon, pracownię tatuażu Impresja i będę działać tam na dzień dzisiejszy sama, potem zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. Bardzo Ci życzę największych sukcesów na świecie, bo to, że Ty osiągniesz wielki sukces, to jeszcze przed Tobą, bo na razie odnosisz sukcesy takie z fajnymi Twoimi pracami. To widać z miesiąca na miesiąc coraz lepsze. Ale u Ciebie od początku widziałem to, że Ty wyciągasz wnioski i przyswajasz te informacje do siebie. Jeżeli ja Ci mówiłem albo proponowałem Ci zrób to, to i tamto, Ty to zrobiłaś. Ty byłaś po prostu osobą, która przyjmowała lekcje. Nie byłaś uparta jak kozioł, jak większość takich około 2000 urodzonych ludzi w tych czasach. Jeszcze jestem 90 rocznik. To tak? Mówię około, dlatego się jeszcze zapałaś na te 9, tak? No i to jest to. Tak, także Twoje rady, Tomka, Jakuba, no ogólnie jako całego salonu, Arka, wszystkie rady były dla mnie naprawdę rozwijające. Także nawet czasem, nie wiem, jedno zdanie powodowało olbrzymie zmiany. Także uważam, że osoby właśnie będące na praktykach w jakimkolwiek salonie, dobrym salonie, to powinny właśnie słuchać swoich mentorów, bo naprawdę czasem jedno zdanie, jedno słowo potrafi zmienić bardzo dużo. Także warto słuchać. Warto słuchać, warto być elastycznym i warto w tych czasach iść za trendami światowymi. Co mam na myśli? Możesz być najlepszym tatuażystą na świecie, robić zajebiste prace, ale co z tego, jak nikt o tobie może nie wiedzieć? Są ludzie, którzy zajebiście tatują, ale nie umieją się sprzedać w internecie. Są ludzie, którzy sprzedają się zajebiście w internecie, ale średnio im idzie z tatuowaniem. A u ciebie, Jagoda, to jest tak, że ty tatuujesz zajebiście i bardzo dobrze idzie ci sprzedaż swojej osoby w internecie. To rzadko jest widywane, u ciebie to idzie dobrze. Cieszę się. Też dobrze robisz to na TikToku, na Instagramie, na Facebooku, gdzie też mówiłem, załóż Facebooka, bo tam też jest klientela. Może to nie jest jeszcze milionowo zasięgowo, ale pewnie w przyszłości będzie, bo u ciebie jest ten zalążek. Są klienci z tych... Z każdego gdzieś tam źródła tych powiedzmy miejsc, gdzie mogę się promować, zawsze jeden, dwóch klientów się znajdzie. Wiadomo, jest moment, że zgłasza się więcej klientów, jest moment, kiedy jest tych klientów troszkę mniej, ale to właśnie wszystko zależy od rynku, ale tak jak mówisz, to sprzedawanie siebie, tak, no, to trzeba troszeczkę tak to brzmi no nieładnie, jest, ale jest to. No. Ale no niestety tak to wygląda, że trzeba się potrafić pokazać, robić właśnie dobre zdjęcie swojego tatuażu, który wykonamy, także warto gdzieś zaczerpnąć wiedzę podstaw fotografii, wyposażyć się w, może nie jakiś najlepszy, ale dobry sprzęt, no i gdzieś takie swoje poczucie estetyki wyrobić, tak, żeby potem to wszystko trzymało się jednej całości, bo potem przez to każdy będzie nas rozpoznawał w dalszym, gdzieś, gdziekolwiek się pojawi nasza praca, to automatycznie ktoś będzie wiedział, o dobra, to jest Jagody, o to jest Dawida. Ja przyznaję się szczerze, bez bicia, ja zdjęć w ogóle nie umiem robić, kompletnie mi to nie wychodzi, za to potrafię filmiki robić chyba fajnie, ale tutaj trzeba sobie od początku powiedzieć, gdy uczymy się tatuować, musimy mieć zaraz w głowie, dobra, wyuczymy się tatuować, ale musimy umieć to dobrze spytać w internecie. Kiedyś to było totalnie inaczej, ale teraz w dobie, gdy w dużych miastach jest 300 salonów, trzeba się przebić. Tak. Trzeba się przebić. I to nie jest tak, że nauczy się tatuować i każdy do ciebie przyjdzie sam z siebie. Jest tak? Jest tak. Jest. Warto też no, czasem no, troszeczkę pokazać siebie, tak od kuchni. Tak. Powiedzmy tej tak prywaty, ale wiadomo, wszystko ma swoje granice. Dokładnie. To, ile chcemy pokazać, to dyktujemy my.
Także gdzieś tam czasem coś wrzucić właśnie z prywaty, nie wiem, mam psa, wrzucam sobie czasem z psem jakąś relację i ktoś czuje jakąś więź ze mną, że po 100%. Prostu przychodzi i ma poczucie, o dobra, widziałem coś tam, siam to i już się wywiązuje rozmowa i automatycznie ta osoba czuje się u mnie swobodnie i jakbyśmy się znali po prostu od lat. Ja czuję z tobą podobne fale, bo ty wiesz, o co chodzi w tych internetach. Tutaj do nas, do Gruszborka, też przychodzą ludzie i oni stają w drzwiach i mówią sobie, ja to znam, tak? Więc faktycznie, ja już tu byłem. Ja już tu byłem. Ludzie na czasami adresu nie potrzebują, bo sami wiedzą, gdzie tutaj się przychodzi. I faktycznie czułem się z nami jak kumpel. I to jest dobrze. Prywaty trzeba dozować. Ja ogólnie mało prywaty pokazuję. Nawet moje znajomi mi teraz zarzucają, że w ogóle prywaty nie pokazujesz, bo taka jest prawda. Bardzo rzadko pokazuję prywatę, ale swoją prywatę już pokazałem sobie w życiu. Teraz czas na inne rzeczy. Będziesz tatuowała w Częstochowie. Dokładnie. Będziesz tatuowała w Częstochowie. To nie jest daleko do Gruszborka, więc na pewno też zawitamy do ciebie z Dawidem. Nie, Dawid? Oczywiście, zapraszam. Dawid za kamerę, operator tam ten. Powiedz mi, zgłosiłaś się również do Tattoo Championship, tak? Do Łodzi. Jest to nadal aktualne? Oczywiście, aktualne w 100%. Końcówka stycznia, także tam 20. Tak. Około 20. Około 20, no. Będę właśnie startować w eliminacjach łódzkich Tattoo Championship. Bardzo się cieszę, bo no jednak myślę, że to będzie duży krok naprzód. Fajnie będzie posłuchać kogoś mądrzejszego w pewnych kwestiach, gdzieś z większym doświadczeniem, który na pewno zwróci uwagę gdzieś na moje może jakieś małe błędy, może coś, co powinnam podrasować, że coś jest fajniejsze. Także głównie mi zależy na tym właśnie, żeby ten mój styl, który sobie obrałam, czyli taki szkicowy, ale tak delikatnie szkicowy, jak widać na moich pracach. Takie puszki, to nie jest tak do końca, to jest twój styl właśnie, jagodowy, tak. Blueberry i to jest właśnie to, robisz że to. To właśnie nie jest taka mocna krecha, tylko właśnie delikatna. Czasem właśnie nawet mroczne gdzieś tatuaże wyglądają lekko, jak można tak nazwać. Ale właśnie wracając do Tattoo Championship, no, traktuję to jako fajną przygodę. Wyzwanie. Wyzwanie, w którym no, myślę, że wyciągnę fajne wnioski i myślę, że to gdzieś też zaprocentuje w późniejszej mojej pracy. Ja w styczniu w Łodzi będę na 99,9% jako osoba, nie jako biorący udział uczestnik, ale jako osoba za i przed kamerą. Także zobaczymy się tam. Ja ogólnie wszystkim nowym tatuażystom, ale nie tym mega początkującym, co 3 dni tatuują, tylko takim, którzy już czują tą wenę, żeby zainteresowali się tematem Tattoo Championship. Eliminacje odbywają się we wszystkich województwach. W niektórych, między innymi w polskim już były. W 2023 będą w kolejnych województwach. Dzisiaj, nagrywając ten materiał, jest 5 grudzień, startuje w Warszawie. Także na Warszawę się nie załapiecie. Zobaczcie sobie. Pewnie link w opisie będzie Tattoo Championship. Zainteresujcie się tym bardzo mocno. Myślę, że warto. Faktem, którego nie można zaprzeczyć, jest to, że gdy ty zaczynałaś tatuować, szukałaś inspiracji w internecie, gdzie mogłaś się dowiedzieć coś na temat tatuowania, tak? I przez dziwny przypadek trafiłaś na moją playlistę, gdy ja zaczynałem tatuować. Robiłem taką playlistę od zera do tatuatora. Jeżeli oglądasz to na YouTubie, to ten film jest w tej playliście. Dopiero po jakimś czasie okazało się, że to byłem ja, gdy trafiłaś do nas. Opowiedz coś na temat, dlaczego ta playlista, co się stało, co się wydarzyło. Tak naprawdę zaczęłam szukać jakichkolwiek informacji, jak przygotować stanowisko, kwestie sterylności, właśnie dezynfekcji, wszystkiego. Na początku było bardzo te informacje ciężko znaleźć, bo tak naprawdę nie każdy tak od razu chce się tym dzielić. Za darmo. Za darmo. Także gdzieś wpisywałam w internet, szukałam, YouTube w tym pomógł, trafiłam właśnie na twoją playlistę. No i tak sobie powoli oglądałam, mówię, o spoko, fajnie ten. No i potem właśnie ta historia, że mój wujek dał kontakt do ciebie i potem przeglądam cię i mówię, kurczę, skądś go znam. I okazuje się, że... Przypadek? Nie ma przypadków w życiu, nie ma przypadków, naprawdę. Także okazuje się, że na początek drogi gdzieś się zaczął właśnie od między innymi twoich filmików i no i potem już znowu tutaj w salonie mogłam to dalej rozszerzać i się utwierdzać w tym, że robię to wszystko dobrze, poprawnie. Także no było to bardzo przydatne. Dobra, jest teraz sobie taka Jagoda czy inny Jan Kowalski i on nagle wstaje rano i zastanawia się, dobra, ja chcę zostać tatuatorem, tatuażystką, tatuatorem, zwał jak zwał. Czy jest to takie oczywiste? Wstaje i mówię, ja chcę być tatuatorem. Jakie według ciebie trzeba mieć cechy, warunki i zajebistość w sobie, żeby móc zostać tym kimś?
I ja miałam być architektem krajobrazu. Miałaś być. Także wybroniony dyplom, ale gdzieś po drodze to się nagle pojawiło. Także to nie jest tak, że się budzę i nie wiem, od kilku lat mówię sobie tak, bynajmniej w moim przypadku. To chyba po prostu musi ktoś, nie wiem, los to podsuwa. Mam wrażenie, że no, na pewno są ludzie, którzy gdzieś budzą się i mówią, kurde, to jest coś dla mnie. Dobrze rysuję, gdzieś czuję to, że chcę tworzyć, swoją twórczość gdzieś pokazywać. I myślę, że to jest jedna z fajnych dróg, żeby właśnie okazywać siebie. No ale czasem to jest tak, jak w moim przypadku, że ja o tym tak nie myślałam. Okej. Okay. Jeżeli jesteś młodym tatuażystą w świecie, gdzie jak wrzucasz sobie zdjęcie w internet, musisz być gotowy na to, że większość ludzi i tak będzie cię krytykować na 100%. Mhm. Dużo osób boi się na samym początku wrzucać swoje prace, tak, bo boi się krytyki. Nawet doświadczeni tatuażyści czasami boją się wrzucić jakieś według nich niedoskonałości. Ja pamiętam, jak moje prace były na początku wrzucane na Januszu Tatuażu. Wszyscy mówili, jak to Dawid wstrzymuje, że to tak zostało wrzucone. A niektóre tatuaże nie zasługiwały na to w ogóle. Ja mówię tak, nieważne jak mówię, ważne żeby mówili. Na Janusze wrzucają ludzie, którzy są zdesperowani, ale trzeba być twardym, bo w tych czasach łatwo być skrytykowanym, ale rzadko ktoś pochwali. Więc tym też nie można się sugerować, dobra, wrzucam coś, bo jest krytyka, ale trzeba iść dalej. Czy ty się zmierzyłaś z takim czymś, że ty wrzuciłaś coś i dostałaś opierdol od ludzi, którzy się na tym nie znają? Na ten do tego momentu, jak tu siedzimy, no nie ukrywam, nie zdarzyło mi się jeszcze tak. Więc nie wiem, czy to kwestia właśnie osoby, że ktoś może, kobietę ma, nie ma takiej śmiałości, może skrytykować. Albo może od początku było to przyzwoite wszystko, nawet jako praktykantka. I może to gdzieś było właśnie gdzieś tam tak fajnie pokazane, że no tej krytyki takiej nie dostałam. Bo na tobie też nie można w 100% jakby bazować, że ty jesteś zwykłą Kowalską, która poszła po maszynkę. Ty już jednak studiowałaś tą architekturę i miałaś ten fach w ręku, że potrafiłaś to i tą wizję, tak? Tak, tak. No głównie myślę, że też moją kreskę wypracowały lekcje rysunku. Otóż to właśnie. Także 2 lata, kilka dni w tygodniu, po kilka godzin rysowania na formacie 50x70. Myślę, że gdzieś tam wyrobiły tą rękę, tą kreskę. Czyli tak, czyli ty miałaś to przygotowanie, które teoretycznie ktoś, kto zaczyna i nie miał tego, powinien zrobić. Czyli tak, jakieś rysowanie, czy to samemu w domu, czy to lekcje rysunku, według ciebie to jest ważne? Tak. Uważam, że ktoś, kto chce w ogóle zacząć, powinien chociażby w internecie zacząć szukać jakichkolwiek, jest mnóstwo tutoriali na temat rysunku, powinien coś w ten deseń zacząć czytać, oglądać, a przede wszystkim kartka, ołówek i dajemy. Jazda. Dobra, uważasz, że żeby umieć tatuować, trzeba umieć rysować? Ale teraz zastanów się, czy żeby tatuować ogólnie, trzeba umieć rysować? Pewnie tutaj jest taka kwestia bardzo sporna. Jeden powie, że nie, że coś tam potrafi rysować, a drugi, który full rysuje cały czas realizm, ołówkiem wszystko narysuje, powie, że bez rysunku nie podchodź. No i to jest taka kwestia sporna. W moim odczuciu podstawy muszą być. Podstawy muszą być typu właśnie jakieś światło, cień, perspektywa, takie podstawy. A jak wykonujesz tatuaż tylko z linii? Na przykład, bo jest dużo tatuażystów, którzy mają tylko linie napisy i to proste napisy. To i tak uważam, że w rysunku się wyrabia też ręka. No i nie da się z tobą wygrać i bardzo dobrze. Bo wszystkiego da się nauczyć, tak? Na początku też ta igła jakoś wchodzi kiepsko i nie ma równej linii, a później z biegiem lat to się wszystko... No oczywiście, no też wiadomo, maszynka jest zupełnie innym narzędziem. Dużo cięższa, wibruje. Tutaj mamy żywą skórę, możemy się wbić za głęboko, możemy się wbić za płytko, nie zostanie nam dusz. No i niestety, no tu też jest potem to ważne, żeby właśnie praktyka. Już na ludzkiej skórze też jest ważne. To Dawid, teraz dla odmiany ja Ci zadam pytanie. Co byś mi doradził na to, że właśnie otwieram swój pierwszy salon, swoją pracownię? Na co mam zwrócić uwagę? Ty, Jagoda, przede wszystkim otwierasz swój salon już jako osoba, która ma tą markę gdzieś wyrobioną. Ja, gdy otwierałem salon, byłem mega nowy na rynku, jeżeli chodzi o tatuowanie. Fakt, że markę, projekting już wyrabiałem sobie latami, ale ciebie już znają. Więc do ciebie będą przyjeżdżać tak klienci, bo cię już znają. Lokalizacja
teoretycznie nie ma znaczenia, ale praktycznie ma znaczenie. Bo tak zawsze się mówi, że do dobrego tatuażysty to nawet do lasu przyjadą się tatuować, ale jednak nasz salon ma też sprowadzać do nas ludzi z zewnątrz, tak? My mamy fajne miejsce w Kuszborku, gdzie ludzie przechodzą przez przypadek i zostają, tak? Mhm. Więc ja na pewno doradzam dobrą lokalizację. To już mamy. Na początku, gdy wybiera się lokal, myśli się o tym, idę na swoje, będzie zajebiście, uf. I nie myśli się wtedy o tym, że mogę przyjąć tatuażystów, z którymi będę dzielił salon. To też jest bardzo ważne, żeby ten salon był przystosowany, nie wiem, do jednej, znaczy do dwóch, trzech osób, którzy mogą swobodnie robić. Bo na początku się o tym nie myśli, ale warto o tym pomyśleć, bo rozwój przyjdzie i będziesz chciała dzielić na pewno. Taki jest plan. Taki jest plan, więc to ta świadomość, nie? Trzeba pamiętać o wszystkich rzeczach związanych właśnie z higieną, czyli podpisanie umowy z firmą, która będzie wywoziła tobie te wszystkie igły, odpady. Trzeba również pochwalić się sanepidowi, że się istnieje i oni przychodzą wtedy na sympatyczną rozmowę. Przynajmniej tak było w Kuszborku i w Opolu. W Częstochowie pewnie też tak będzie. I co? Trzeba się będzie liczyć z tym, że na początku będzie więcej gapiów niż zainteresowany w ogóle tematem, bo przyjdą zobaczyć, co się dzieje. W Twoim przypadku wiem, że będziesz miała pełny kalendarz. Gdy ja zaczynałem, to ja tatuowałem 2-3 razy w tygodniu, bo tak naprawdę ja zostałem zmuszony do tego, w cudzysłowie, żeby otworzyć własny salon przez los, a u Ciebie to już jest inaczej, nie? Ale my też to przedstawiamy dla innych ludzi, którzy zastanawiają się nad ten temat. Aczkolwiek nie ukrywam, mam taką obawę, że to jest jednak inne miasto. Inne miasto, mimo że rozmawiam z klientami, każdy gdzieś zapewnia, że okej, Jagoda i tak przyjedziemy, ale zawsze jest gdzieś ta obawa z tyłu głowy. Nie wolno ludziom wierzyć, bo ludzie są na tyle leniwi, że im się nie chce przyjechać z jednego końca miasta do drugiego. No dlatego to, że oni mówią, że przyjadą, to nie zawsze tak jest, nie? Jednak wiesz, ludzie to ludzie, oni zmieniają szybko, zdanie są leniwi. Mieliśmy też różne sytuacje właśnie odnośnie, dobra, to nie mamy czasu w Kuszborku, to przyjść do Opola. No nie chciało im się przejechać tych 35 minut, nie? Miej te obawy, bo dobrze mieć też obawy, niż być stuprocentowo pewnym tego. Właśnie, pamiętaj o tym, żeby przystosować lokal pod dany rodzaj tego, działalności, bo wynalazł lokal, a on mógł być prędzej przystosowany, nie wiem, do gastronomii, a teraz na przykład będzie pod tatuaż. Tego ludzie nie biorą na początku pod uwagę, ale tak jest. Myśmy też mieli na początku mały, może nie tyle co problem, co zapomnieliśmy o tym w Kuszborku. I później mi znajomy zapytał, jak z przystosowaniem tego. Ja mówię, jakie przystosowanie? No i później dopiero było przystosowanie, jak już chwila minęła. Także to jest bardzo ważne, bo jednak te dokumenty muszą być wszystkie, tak? Czyli kasy fiskalne i inne takie rzeczy związane z podatkami. Przede wszystkim własna działalność. No to jest... Przede wszystkim własna działalność. To jest ważne. Właśnie mi tutaj od dupy strony, że tak powiem. Decyzja padła niespełna 2 lata po rozpoczęciu tatuowania. Oczywiście polecamy ludziom, którzy zaczynają, bądź nie wiem, są teraz nie wiem, w swoim pierwszym roku, wy możecie śmiało sobie tatuować 5 lat u kogoś. Jak najbardziej. To, że Jagoda się przenosi z Opola do Częstochowy, to nie jest spowodowane tak, że ja se tak o... No tu bardziej kwestie osobiste gdzieś zagrały, ale uważam, że to jest też dobry moment w moim życiu po prostu, że gdzieś tam mam 20 kilka lat i uważam, że jak nie teraz, to kiedy. Także to jest też kwestia takiej odwagi, bo rozumiem, nie każdy jest też stworzony właśnie do prowadzenia biznesu. Nie jest, zdecydowanie nie jest, nie, to też jest bardzo ważne. Na to też trzeba zwrócić moim zdaniem uwagę, podejmując taką decyzję. To jest ważne. To jest kupa roboty. Ja widzę już teraz, gdzieś tworząc wszystko sama, począwszy od logo, takich rzeczy marketingowych, poprzez wyposażenie studia, że to jest naprawdę bardzo dużo pracy. Trzeba na to poświęcić dosyć sporo pieniędzy, więc no trzeba się na to przygotować. To nie jest tak, trzeba się po prostu podjąć w sobie tę decyzję, bo nie ukrywam, pracowanie u Was, no właśnie to jest przyjemność, tak? Że powiedzmy przychodzę do pracy, robię swoje i wychodzę. I kwestia zamówień, potem ogarniania wszystkich rachunków,
to już mnie nie interesuje. Otóż tak, to już jest właśnie po waszej stronie, więc no, tu trzeba też na to moim zdaniem zwrócić uwagę, czy jest się gotowym. Ja akurat to lubię, tylko że mi to sprawia przyjemność, prowadzenie, tatuowanie, prowadzenie mediów społecznościowych i jeszcze prowadzenie firmy i wszystko, ja to lubię. Fakt, że ja poświęcam na to ogrom czasu. Nie tak. Każdy chce ten czas na to poświęcać, tak? Bo ja znam tatuażystów, ba, nawet właścicieli salonów, którzy jakby oddali salony komuś, albo po prostu dogadali się, że oni tego nie chcą prowadzić, oni chcą tylko tatuować, się na tym koncentrować. Tak również jest, nie każdy się do tego nadaje. To nie jest tak. Warto też jakąś, no jak już się otwiera, żeby mieć to wsparcie z tyłu, że osoby, które nawet z rodziny, które chociażby pomogą na początku prowadzić ten biznes, chociażby pod menadżerkę, czy jakieś właśnie zamówienia, żeby trochę nas odciążyć. Więc warto też zwrócić uwagę, kogo mamy wokół siebie, ewentualnie znaleźć kogoś, kto jest godzien zaufania, żeby po prostu zatrudnić i pomóc, bo czasem myślę, że nie warto na hura, bo ja dam radę, tylko czasem warto sięgnąć po tą pomocną dłoń. Warto też nigdy nie palić ze sobą mostów, że jak się odchodzi czy z salonu do innego, czy bądź też otwierasz coś własnego, nie wkurwiać innych przy tym, nie? Jest tak? Tak. No ja nie ukrywałam tutaj, tak jak już wspomniałam wcześniej, czy cały czas wsparcie i to pchanie w plecy, że o co zapytam, z czym mam problem, wy zawsze mi służycie radą, więc myślę, że to jest duży plus. Mam nadzieję, że tak, że pomogłem ja, że myśmy pomogli tobie na tyle, że możesz powiedzieć faktycznie, że coś wyniosłaś z tej współpracy. Własny salon, tak jak już wspominaliśmy, ty już masz gdzieś tam tą markę Blueberry stworzoną, salon będzie się nazywał inaczej. Ja też po sobie nie mogę powiedzieć, jakby było, gdybym ja tej marki nigdy nie prowadził wcześniej. Bo ja już lata prowadziłem i nagle, pach, salon, drugi salon. Ludzie mnie znali. Dla nowych ludzi, którzy otwierają salony, może być problem właśnie przebicie się na tle innych salonów w mieście. Tak. I później widzisz, salon się otwiera, a on z góry już mówi 50% promocji, 50% promocji, sesja po 500 zł, tak? Nie można też psuć rynku cenami, tak? Tak. Dokładnie, bo dużo osób zaraz by chciało dać na start promocję, krzywdząc przy tym innych, tak naprawdę. Gdy zaczęłaś u nas działalność, pracę, współpracę, artystyczne szaleństwo, miałaś również inne artystyczne szaleństwo, jakim jest śpiew. Dokładnie tak. Miałam przyjemność śpiewać w zespole po różnych eventach, takich w przyjęciach okolicznościowych. Pod tak zwanego kotleta, tak? Pod tak zwanego kotleta, ale czasem to przyjmowało naprawdę wręcz koncertowy charakter. No, przez 5 lat miałam przyjemność tak sobie jeździć. Była to fajna przygoda, ale no nie ukrywam, już czasowo gdzieś to musiałam. Ale miałaś również turnę zagraniczne, chyba w Hamburgu byłaś, nie? Więc byłaś międzynarodową, byłaś piosenkarką, tak? Może to za duże słowa, ale tak, czasem się jeździło, gdzieś tam były zaproszenia gdzieś za granicę. Także... Wybrałaś jednak karierę tatuatorską. Tak, gdzieś stwierdziłam, że to... Bardziej odpowiada twoim jakby... Moim przekonaniom takim życiowym, czuję się z tym lepiej, bo jednak... Pracujemy sobie w normalnych godzinach. Tak, i weekendy. Weekendy, ale jest to na pewno mniej obciążające niż taka właśnie. To na pewno właśnie, to na pewno. Mamy teraz nowoczesne czasy, gdy każdy patrzy na pieniądze. Uważasz, że początkujący tatuażysta, taki naprawdę mega początkujący, powinien się bardziej skoncentrować na tym, żeby być dobrym, czy żeby zarobić dużo pieniędzy? Ja wyznaję tę zasadę, że jeżeli ktoś w ogóle zaczyna tatuować, myśląc tylko i wyłącznie o pieniądzach, to powinien odłożyć tą maszynkę i wyjść. Tak samo jak z tworzeniem filmów. Tak samo, jeżeli tworzysz filmy z myślą tylko o pieniądzach, to nic z tego nie będzie. Nie. Ja zaczęłam po prostu, żeby po pierwsze spróbować, czy to jest dla mnie. Po drugie, chciałam się rozwijać tak artystycznie i myślę, że to są główne takie wyznaczniki, które powinien się taki początkowy tatuator kierować. Bo no, kierowanie się tylko i wyłącznie tym, ile będzie miało się cyferek na koncie, jest bardzo złe mylne i nawet, mylne. No. Dokładnie. Na początku Jagoda byłaś tatuażystką, która tatuowała w czerni. Twardo w czerni, tak? Bo ta kreska jednak wymagała szkicowy. Teoretycznie szkic, co tu więcej. A teraz wchodzisz w kolor i to ci bardzo dobrze wychodzi. Tak, postanowiłam troszkę ożywić moje prace. Bardzo spodobał mi się właśnie efekt takiego muśnięcia pracy, że właśnie nie full color, tylko gdzieś tam powiedzmy delikatnie na kwiatach, gdzieś jakieś liście, jakieś elementy. I to fajnie moim zdaniem wyciąga, a zarazem właśnie nie jest taki full color, że jest takie odpuszczenie. Moim zdaniem to właśnie daje taki fajny efekt, mój efekt, który gdzieś tam... Znaczy,
dużo osób go stosuje, może to jest złe słowo, ale takie coś, co moją tą pracę gdzieś może wyróżnić właśnie spośród tłumu. I to jest też to, trzeba też oddzielić, że ty tatuujesz, również ja, tatuaż czarny z dodatkiem koloru. To nie są kolorowe tatuaże, bo od kolorowych tatuaży są innymi, właśnie czarny z dodatkiem koloru. To trzeba też rozróżnić, to jest też fajna sprawa. Kolor jest fajny w tych czasach, bo dużo osób, nie wiem, nie zastanawia się na temat właśnie kolorów, ale kolor jest zajebisty. Tak. Aczkolwiek te czarne tatuaże czasem jednak wygrywają, nie ukrywam. A jak się źle wygoi tatuaż, to on jest zielony, a nie czarny po dwóch latach, wiesz o tym, nie? Tak, niebieski, zielony no, i takie tam. Branża tatuatorska to pewnego rodzaju wyzwanie. Nie można, ogólnie życie to wyzwanie. Dużo osób się za szybko poddaje, zdecydowanie. Pamiętam, gdy działaliśmy sobie tylko w Kurzborku z Tomkiem w dwóch i padł pomysł, żeby otworzyć salon w Opolu w szczycie koronawirusa. Ja jestem człowiekiem ryzyka. Nieraz dostałem po mordzie tak solidnie przez to moje ryzyko, ale dużo razy, między innymi teraz, to po prostu wychodzi. Gdy większość salonów w Polsce się zamykało, to my co zrobiliśmy? Otworzyliśmy się w Opolu, co było strzałem w dziesiątkę. Ty na pewno czujesz też coś takiego, że a co gdyby mi nie wypaliło? Ale zawsze warto podjąć ryzyko. Podjąć to ryzyko. Ty, gdy byłaś studentką, ci zamknęli, znaczy zrobili przerwę na koronę, też podjęłaś jakoś tam ryzyko, tak, że zaczynasz tatuować. Ty podejmujesz to ryzyko. Ważne jest, żeby podejmować ryzyko. No teraz tak naprawdę sezon będzie zimowo-wiosenny, po inflacji, gdzie jest jak jest. No też nie ukrywam, to jest moją obawą kolejną, jak to wszystko się potoczy, bo jednak... Tak, tych pieniędzy nie ma, niby jest inflacja. Ja zauważyłem takie rzeczy, że jest inflacja, za duże pieniądze nie kupisz. Inaczej, sporo kasy musisz zostawić w sklepach, żeby nakupić coś do koszyka. Niestety. Ale mimo to ludzie i tak mają pieniądze. Albo nas robią w bambuku gdzieś, albo coś mi tutaj nie gra, bo i tak ludzie są na tych tatuażach. Nas w naszych rejonach ratuje jeszcze to w cudzysłowie, że mamy dużo osób, którzy za granicą pracują, mają swoje euro, dolary i tam inne funty i na tatuaże przychodzą. Ale też do nas. Tatuaż to jest taki... Dobro, luksusowe, mega. To jedno, ale jedna taka rzecz, która czasem właśnie ktoś sobie odkłada i mówi, okej, to jest ten moment, że to jest coś, na co człowiek sobie potrafi odłożyć. Mhm. To jest jakieś marzenie, które ktoś chce sobie spełnić. Wybrał sobie tatuatora, tatuatorkę, u którego chce sobie zrobić tatuaż. I to jest takie spełnienie marzeń dla niektórych osób, więc myślę, że to też sprawia, że mamy gdzieś tam takie pewność, że czasem może być cięższy miesiąc, ale jest miesiąc okej, że mamy ten pełny kalendarz i będą ci klienci. Także te obawy są, ale myślę, że czasem troszeczkę trzeba wziąć parę oddechów i powiedzieć, będzie dobrze. Może być też taka sytuacja, ja teraz mówię ogólnie, dla początkujących właścicieli salonów, tak jak mówię, że otworzycie i będzie lipa, nie? Trzech klientów na krzyż, gdzie w waszym poprzednim salonie, gdzie w cudzysłowie tylko pracowaliście, mieliście full. Mhm. Też tak się może zdarzyć. Tak. Bo jednak tam salon prosperował lata, klienci byli też ściągani poprzez całość salonu, a tutaj nagle trzeba zadbać sam dla siebie, tak? Jeżeli nie masz już tego podłoża instagramowo-facebookowo-tiktokowego, to u niektórych może być problem, tak jak mówiłem, nie? Dlatego to musi być takie zazębienie się. To już niestety nie te czasy, kiedy było właśnie 5 salonów na krzyż, że był jeden tatuator X, Y i dobra, dzieram się u X-a i idź do X-a. I po prostu to poczta pantoflowa działała. A teraz mamy tego mnóstwo, więc tak jak mówisz, trzeba być obecny w tych mediach. Żeby po prostu być widocznym, udostępniać co chwilę gdzieś tam swoje prace, progres, wolne projekty i to się potem po prostu automatycznie zaczyna kręcić. Bo teraz w tych czasach tatuatorem chce zostać każdy w cudzysłowie, tak? To jest tak jak każdy na kierunku prawniczym chce zostać prawnikiem, a tak naprawdę co tam się wydarzy? No chyba nie za wiele, dlatego tatuatorem, jak i śpiewakiem może zostać każdy, co z tego wyniknie? To się okaże. Bo śpiewać każdy może jeden lepiej. Szczerze nawet ja mogę śpiewać, nie? Ale trochę gorzej. Lub trochę gorzej. I tutaj tak wam powiem, że ja ogólnie jako Dawid Jurczyk lubię wyzwania. Strasznie lubię wyzwania.
Niektórzy idą na łatwiznę i to jest też ten przykład teraz tego kanapowego stylu życia, tak? Że wyjść ze swojej sfery komfortu, tak? Ja tak naprawdę moje życie musiałem totalnie zmienić po 30. No w pizdu po 30, tak? A młodzi teraz mają problem, żeby wziąć się w garść w wieku 18-20 lat. To też mi jest tak trochę szkoda, że jak ja widzę, jak ja miałem możliwości w wieku 18-19 lat, nie miałem takich możliwości, jak to jest teraz, tak? Mm-hmm. Kiedyś show biznes był zarezerwowany tylko dla ludzi po szkołach, po jakichś tam filmowych, dziwnych akcjach albo dla tych z gazety, tak? A teraz tak naprawdę każdy może być w tym show biznesie, bo ty poniekąd też w tym show biznesie jesteś. Każdy, kto zaczyna ten wyścig w świecie tatuażu, musi się na to liczyć, że będą lepsi, będą gorsi od niego i trzeba się przez to przebić. Ja radzę młodym ogólnie, jeżeli ty teraz jesteś młodym tatuażystą, inaczej, młodym potencjalnym tatuażystą, no musisz wziąć się w garść, słuchać starszych, niekoniecznie wiekowo, ale doświadczeniowo, tak? Nie być uparciuchem, jak się nazywa teraz te pokolenie, Dawid, te twoje? X, Y, jak? Z, tak? To jest pokolenie uparciuchów. Ja ci też powiem, jak ja to widzę. Ja jako Dawid Juczyk, który ma 36 lat, który już widział niejedno, kiedyś bywało tak, że młody człowiek, który dostał pracę w firmie, cieszył się, że może tam przepracować do emerytury. Mhm. A teraz młody człowiek, jak mu zwrócisz uwagę, to się zaraz obrazi i zmienia pracę. Tak. Jest tak. Mhm. Niekoniecznie ty, ale ci młodzi. Dlatego ja dostałem... No jeszcze lata 90, to dlatego. Tak, ale tak, dokładnie, to jest to. Nie bądźcie młodzi uparci, dajcie sobie powiedzieć. Jak ktoś was zjebie, to przyjmijcie tę zjebę do siebie i się nie obrażajcie. Na klatę. Naprawdę. Czy musi być zdrowa relacja? To nie jest tylko tak, że my będziemy wam mówić to, co wy chcecie, tylko tak jak jest. Jak my wam powiemy, to jest złe, to zmieńcie to. Jeżeli wam powiemy, że to jest dobre, to przyjmijcie to z radością. Bo zdrowa relacja też polega na tym, że się mówi to, co jest złe, a nie tylko to, co chce się usłyszeć, tak? Dokładnie. To jest właśnie to. Więc kurwa, weźcie się w garść, młodzi, nie bądźcie kurwa pizdeczkami, tylko kurwa rób ta, co wam każemy i tyle. No. Do roboty. Do roboty. A tak całkiem na poważnie, można długo gadać. Pewnie jeszcze nieraz będziemy jakieś takie wywiadziki, może i w Częstochowie podjedziemy z Dawidem, ale podsumowując, te 2 lata, bo tu niespełna już są 2 lata, tak? No nauczyłaś się u nas twojego zajebistego tatuowania. Mogę o tym powiedzieć, że to jest bardzo fajne. Dziękuję. Czego się jeszcze nauczyłaś w tych 2 latach jako człowiek? Nie jako człowiek, nie jako tatuaż, tylko jako człowiek. No, że trzeba, nie mówiąc brzydko, ale... Bo ja tak jestem wulgarny, bo ja go teraz porządna. Ale trzeba czasem spiąć 4 litery i naprawdę dużo robić, żeby być kimś, żeby coś osiągnąć, to na pewno między innymi, bo już to gdzieś wcześniej było, ale teraz jeszcze dodatkowo to mi zaprocentowało. Jako człowiek. Boże, nie wiem. Ja wiem, że to teraz... To jest bardzo ciężkie pytanie tak naprawdę. Pewnie cię ukształtowało w pewnych rzeczach, nawet o tym nie wiesz. Pewnie tak, to są po prostu przyszły pewnie takie rzeczy tak naturalnie, że teraz właśnie ciężko wychwycić dokładnie to. Musiałabym tak cofnąć się te 2 lata do tyłu, spojrzeć na tą jagodę tutaj tatuującą tam na tej leżance i spojrzeć na nią, zapytać jej, pogadać z nią i teraz sobie powiedzieć, okej, okay, jest to i to. Tylko ja też, to jest, u ciebie jest trudno jakby... Ty jesteś ciężkim człowiekiem pod kątem tego, że ty robiłeś wszystko bardzo przemyślanie i dobrze. Ja przeglądając twojego Instagrama jakiś czas temu, nie widziałem twoich starych prac, po czym ty mi odpowiedziałeś, że ty już tak nie tatuujesz i twój styl jest trochę inny i ty usunąłeś te zdjęcia. Tak. Więc ty nawet tak myślisz. Dużo osób... Inaczej, ja mogę powiedzieć, że Jagoda jest książkowym przykładem, jak powinno się robić to, co się robi. Naprawdę, bo dlatego tym bardziej ja się... cieszę tym twoim sukcesem, bo ty jesteś książkowym przykładem, jak zrobić to dobrze. Mhm. Bo takie coś. Mógłbyś zostawić stare prace, żeby ktoś mógł sobie porównać, ale nie, ty ich nie masz, bo ty nie chcesz, żeby być z tym już kojarzona. To jedno, ale właśnie tak jak mówisz, nie chcę, żeby ktoś myślał, bo robiłaś taką pracę w takim stylu, ja bym chciał zrobić tak, ale ja już właśnie tak nie pracuję. To właśnie teraz mi się nasunęło a propos ukształtowania jako człowiek. Stałam się bardziej stanowcza i wyznaczyłam sobie już takie, czego chcę. Mhm. Że już tak właśnie jako dojrzała kobieta mam już takie, powiedzmy, swoje cele i okej, potrafię już postawić swoje zdanie. Mhm. Bo kiedyś
No jeszcze do tej pory czasem tak mam, ale raczej już mam postawę taką, że to jest moje zdanie, ja chcę tak, robimy tak. Trudno. Bardzo dobrze. Także to chyba jest taka najlepsza lekcja. I to mi się teraz też przypomina, dobrze, że ten, kiedyś miałaś też tak, czy nie? Jak miałaś klienta, który na przykład chciał wzór jakiegoś tam drzewa z zwierzątkami i on chciał termin na za tydzień i on dostał ten termin. Ale ty robiłeś zaraz wzór, żeby mu pokazać, żeby się czuł zajebiście i żeby został. Ja też tak miałem. Zaraz rysowałem, wysyłałem, połowa osób nie przychodziło, a teraz się nauczyłem tak. Ja przychodzę na dziewiątą, jest klient i dopiero wtedy zaczynam tworzyć i robić. Tak, często zdarza się tak, że piszemy o słoniu, przychodzi ktoś, robimy tygrysa. Tak, otóż ja siedzę 3 godziny w mieszkaniu, poświęcam swój czas wolny, który powiedzmy są takie dni, że przychodzę godzina 18 do domu, siedząc od 9 w pracy. Pamiętajcie, trzeba pracować, nie? Ale no, zauważmy też to, że my jeszcze musimy odpisać na wiadomości, dorzucić posta, coś tam. Jeszcze zrób do tego projekt, żeby kogoś upewnić, żeby przyszedł. To troszeczkę już zaczyna brakować doby. Otóż to. To jest jedna sprawa, a czasem trzeba też odpoczywać, więc zwracam na to uwagę, że no i to też myślę właśnie to taka rzecz, która się we mnie zmieniła, że czasem ewentualnie jakiś zarys, naprawdę szybki szkic, ale nigdy nie wysyłam pełnego wzoru. Nawet robiąc tatuaże, moi klienci widząc projekt, czasem się zastanawiam, czemu oni się na niego godzą. Bo robię taki szybki zarys, pokazuję dane elementy, jak będą wykończone i oni mówią, okej, spoko, Jagoda, działamy. Bo klienci przychodząc do Ciebie, do mnie, do tatuażystów, którzy mają jakiś tam swój styl, wiedzą, na co się godzą. Tak. Więc nawet jak zrobisz trójkącik z Harry Pottera, te insygnium śmierci, to nie wiedzą, że ty, to będzie w twoim stylu, tak? I ty nie musisz im każdej kreski rysować, tylko dasz trójkącik z kręgiem i ty to zrobisz po swojemu. Powiesz, że będą 7 kolorów jeszcze i tak będzie. Tak, no na przykład jak rysuję kwiaty, tatuję kwiaty, no to coraz częściej, jeżeli są to duże kompozycje, rysuję sobie z freehandu. Także no, zauważyłem. Panie, powiedzmy, mają, przeważnie są to panie gdzieś na udzie rozrysowane jakieś kolorki, coś. Mapy, co i ja, to jest? Ja mówię, ja widzę. No okej, dobra. Dlatego gdzieś tam rzucam częściej te prace przed i po, gdzieś właśnie w social, żeby ktoś to widział, żeby się nie przestraszył. O kurde, przychodzę, takie fajne kwiatki widziałam, a ona mi jakieś to buchomazy rysuje. Tak. Więc no właśnie tu znowu sociale, żeby pokazywać, jak wygląda nasz tryb pracy. No. To też jest, myślę, ważne. Trzeba być też zahartowanym jako na początku, bo nie wiesz, na kogo trafisz jako klienta. Mieliśmy przeróżne sytuacje i trzeba wiedzieć jedno. Tatuaż na początku jest wzór. Przeważnie odbity albo narysowany. I on na początku może wyglądać chujowo. Że na przykład w przypadku realizmu wygląda fatalnie na przykład na początku, tak? I z biegiem czasu on dopiero nabiera kształtów. Mieliśmy taki przypadek, gdy było tatuowane i chłopak już podczas tatuowania chciał ten tatuaż usunąć. I tu był jeszcze ważny powód. Miał telefon i wysyłał na bieżąco to, co się dzieje do swoich znajomych. Oni mówili mu, to jest chujowe i to jest brzydkie. Tutaj też trzeba być na to przygotowanym, żeby jak idziesz na tatuaż jako klient, nie pytać wszystkich wokół, co o tym sądzą. Miałeś też takie przypadki, że na przykład był mąż na tatuażu i żona ustalała wzór dla męża? Akurat takiego drastycznego przypadku osobiście nie miałam, ale no słyszałam, czy u Was właśnie się zdarzały. Więc no, dla mnie to jest abstrakcja, tak, żeby ktoś dyktował, co Ty masz nosić na ciele. I tu też trzeba naprawdę mieć stalowe nerwy w tej branży, bo nigdy nie wiesz, kto ci wejdzie tutaj z butem. Nie chcę mówić, jakie przypadki są, bo są przeróżne przypadki, gdy na przykład przychodzi klient i pół rodziny ze sobą przynosi i każdy patrzy, co się dzieje, tak? Albo nie przychodzi. A to, że nie przychodzi klient, to jest swoją drogą, tak? Mieliśmy nawet takie przypadki, gdzie wiesz, wieczór wcześniej klient potwierdził, na następny dzień go po prostu nie było, nie? Ludzie są różni, nie? Tak. Ludzie są różni. Trzeba sobie właśnie wyrobić taką umiejętność też rozmowy, podejście do tych osób, klientów, bo tak jak mówisz, są przeróżne osobistości, więc trzeba mieć stalowe nerwy, ale nie ukrywam, moi klienci są wszyscy super i zawsze mam fajne rozmowy. Na pewno są super, ale każdy ma chwilę słabości, tak samo jak tatuażysta, bo od tatuażysty się wymaga, że zawsze będzie idealny, zajebisty, wypoczęty, ale tak nie jest. Każdy ma swoje humorki, każdy ma swoje złe dni, każdy... Jesteśmy tylko ludźmi. Albo aż ludźmi, ale od nas się wymaga dużo rzeczy, ja wiem.
Ale fajnie jest mieć taki zawód, który jest twoją pasją i się cieszysz, że możesz go wykonywać. Tak. Chujże robisz 15 godzin dziennie, ale kurde, jest fajnie. Jest fajnie. Ja ogólnie, jak uda tobie, jak inaczej. Ja rzadko ludziom składam życzenia na urodziny, albo w ogóle życzenia, bo ja zawsze każdemu życzę dobrze. U mnie to jest automatyczne. Ja jestem takim człowiekiem, który każdy życzy dobrze. Tobie, Jagoda, też życzyłem zawsze dobrze i zawsze to życzyć będę. Dobrze. Dziękuję. Dla mnie ten twój sukces, który będzie nastawał, to jest też poniekąd nasz sukces całej marki Project Inc. Ja się czułem wzruszony, że takie coś ma miejsce. Ja wiedziałem, że to nastąpi, bo to było do przewidzenia, tak? Że Jagoda będzie chciała. Od początku mówiła tak, bo Jagoda, ty na początku tutaj przyjeżdżałaś do województwa opolskiego, do Kluczborka z województwa śląskiego. Tak. To też nie jest takie oczywiste. Tak, cztery dychy w jedną stronę, 40 km z powrotem się jeździło. Jeździło, a niektórym by się nie chciało, no nie chciało nawet 5 km przejechać, no bo po co, nie? I to też jest to, ta determinacja, że ty jechałaś tym fajnym Mercedesikiem, którego bym chciał, no ale już to ten fajnym Mercedesikiem przyjeżdżałaś do Kluczborka. Ale zaznaczmy, że to jest stary klasyk, żeby ktoś mi tu nie zarzucił, tak, od razu. Tak, stary klasyk właśnie, taki, właśnie tych nowych to tam z nimi, ale stary klasyk, którego... Chętnie bym odkupił, każdy by go chętnie odkupił, szczerze. I ty przyjeżdżałaś tutaj, to jeszcze wszystko tutaj było inaczej, bo tutaj siedzimy teraz w odremontowanym salonie i mało tego, tutaj jesteś pierwszy raz po remoncie, który był w kwietniu, więc grube pół roku tutaj cię nie było. No, nie było czasu. Nie było czasu, bo w Opolu cały czas coś się działo, tak? Ja też pamiętam, jak otworzyliśmy Opole, to mówiłem, ja będę w Opolu, do Opola przyjeżdżał raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, będę tatuować. Na początku tak było, a później jednak się w tym miejscu tutaj siedzi, nie? No teraz też to powiem, że będę was w Opolu odwiedzała i w Kluczborku. Tak, raz na rok się uda, raz to będzie na dobrze. Raz na rok się uda, nie? Raz na rok się uda, to będzie dobrze. Podejrzewam, że będziemy się widzieć raczej na jakichś imprezach typu konwenty, expo albo... Myślę, że najbliższe na pewno będzie otwarcie w mojej pracowni. Także z tego miejsca już was zapraszam. Tak? Tak, aż zapraszam. Tak, będzie dobrze. Dawid, przyjedziemy? Z Dawidem, jak coś to z Dawidem przyjadę. Dobra, zapraszam. Także całą pracownię z tego miejsca zapraszam. To, że będzie twój salon w Częstochowie, czyli w mieście, gdzie sukces powinien być gwarantowany, bo tam Raków, Częstochowa, ja po piłkarsku. Wiesz już może, gdzie można cię zastać i jak się będzie nazywała twoja pracownia tatuażu? Pracownia tatuażu Impresja. Będzie się znajdowała w lokalizacji, która utkaże się o tu, bo sprawy są jeszcze dopinane, nie chcę jeszcze zapeszać, także tutaj będzie informacja. Zapraszam serdecznie od marca na tatuaże do mnie i być może w przyszłości do nowych tatuatorów, którzy będą być może u mnie pracować. Także wszystko kwestia rozwoju. Chyba, że ty jesteś tatuatorem z okolic i wiesz, że chcesz się rozwinąć pod skrzydłami Jagody. Z tego miejsca również zapraszamy, bo Jagoda coś nie coś potrafi też wytłumaczyć, więc widzimy się, a wy w komentarzu dajcie znać, czy kojarzycie Jagodę z internetów, z jej prac przepięknych, czy może kojarzycie ją ze szkoły, z odwiedzin w sklepie, czy też z imprez okolicznościowych, gdzie Jagoda wam śpiewała. No proszę, to już się robi spore grono osób. Pa! Pa, pa!